jak widzowie, z tej strony Kebus, dzisiaj porozmawiamy sobie o naszywkach Ale jeszcze zanim przejdziemy do tego, to tutaj zrazywam wam taki sekrecik, mały leak, że tak powiem przeciek Jutro, albo pojutrze najprawdopodobniej, będzie konkurs na kosę, to staje się rzeczywistością Także wyczekujcie, wyczekujcie, jutro albo pojutrze wleci mocny filmior odnośnie konkursu na kosę Jaram się fest, mam nadzieję, że wam się również będzie podoba, bo do skarnięcia będzie koska, także nie wydymałem was. Rzeczywiście obiecałem kosę na trzy koła subów i będzie. Także wszystko jest dopięte. Jutro albo pojutrze będzie film. Dobra, już nie pieprze, ale po pieprze jeszcze i zapraszam was oczywiście na stronę skinsmanki, gdzie sobie skiny wymienicie. Darmowe 5 dolków przy trade'zie powyżej 100 dolarów. Bardzo polecam korzystać Jest naprawdę duży wachlarz skinów, dużo patternów, duże fajne crafty. 35% plus do depozytu. Link macie w opisie. My dzisiaj o naszywkach, bo generalnie stwierdziłem, że jest to całkiem ciekawy temat, więc troszeczkę się na niego wypowiem. Generalnie, jeżeli chodzi o naszywki, ja tutaj wpisałem sobie naszywka, ale mówiąc o naszywkach, generalnie mam targetuję to do naszywek ze Sztokholmu, które właśnie tam tutaj nam się wyświetlają. Dlaczego? No, tak, w sumie troszeczkę wyciągnę wnioski, troszeczkę się zastanowiłem, że w sumie skoro ostatnio chciałem inwestować w te naszywki Virtusów Pro, które tak bardzo poszły do góry, bo zaraz sobie to zobaczymy. E no, właśnie, no, właśnie. One tutaj bardzo fajnie spikowały. Eee, no, i generalnie nawet bajordery się podbiły. Eee, no, niestety nie wstrzeliłem się w dobre bajordery. Troszeczkę może za późno się skapnąłem, Aczkolwiek moje bajordery i tak były przed wystrzałem. Także, jeżeli chodzi o przewidzenia, e, to tutaj się udało. E, z tego jestem naprawdę zadowolony. Jeżeli chodzi o same naszywki ze kolmu, moim zdaniem jest to naprawdę dobra inwestycja. No i będę tutaj szczery: mały supply e, najprawdopodobniej nie powtórzą się więcej, albo przynajmniej przez najbliższy czas. E, dlatego, że nie mamy jakichś tam najbliższych majorów zaplanowanych, a na Rio ich po prostu nie ma. E, więc naszywki są naprawdę bardzo dobrą opcją, moim zdaniem. Wiadomo, nie polecałbym jakichś tam naszywek pokroju, właśnie Godsend, e, Vitality. E, no ale już na przykład takie tailu, Entropic, coś pokroju tego, e, prędzej bym polecał. Jeśli ma być 4 Fury, tak w zwykłym też bym nie polecał. E, właśnie, może jakieś złote naszywki? Coś w ten deseń bym bardziej poleciał. E, na przykład złoty Entryopic dalej ma bardzo fajną cenę, dalej jesteśmy w stanie je kupić za naprawdę fajną cenkę. E, jak widzicie, ono wcześniej już pikowało, e, także te tendencje są. Są obecne i wydaje mi się, że gdy zakończy się Rio i Rio zakończy się mocnym e, niepowodzeniem, to naszywki poszybują jeszcze bardziej w górę. E, są też wiadomo bardziej limitowane, pokroju maus. E, ale no, o nich tutaj zobaczmy sobie jeszcze, jak to wygląda cenowo. No, właśnie, e, Maus jest nawet droższa od naszywki Houla. E, także jest to całkiem ciekawe. Astralis również się dosyć ciekawie prezentuje, tak jak wspomniałem, Tylu, e, Clan, e, No i Virtus Pro Złota to tutaj w sumie jeden z moich faworytów. E, także zobaczcie, jaka tutaj jest w ogóle e, dygresja, jeżeli chodzi o ceny. Także polecam sobie z tego skorzystać, złożyć już jakieś bayordery i zacząć o tym myśleć. E, to chyba tyle. To chyba tyle, co miałem Wam do powiedzenia, możecie dać znać, co o tym sądzicie, no i czekać na konkursik, będzie mocno Discord w opisie, żeby być na bieżąco ze wszystkimi konkursami. Trzymajcie się i cześć!